Milionerzy. Kto tnie? Stacja TVN kontynuuje nadawanie 13 edycji teleturnieju Milionerzy. Czy w tej odsłonie poznamy kolejnego? Szóstego zwycięzcę, który sięgnie po 1 000 000 zł w 630 odcinku teleturnieju Hubert Urbański zadał uczestnikowi gry, pytanie za 10 000 ZTL. Kto tnie elektrokauterem? Uczestniczka skłaniała się ku odpowiedzi, co chciała zaznaczyć szklarza. Poprosiła o pomoc publiczność. Ostatecznie obstawiła jej podpowiedź, czyli odpowiedź B, czy słusznie? Chcesz stanąć do finalowej rozgrywki? Rozwiąz nasz quiz, wybierz właściwe odpowiedzi i przekonaj się. Czy milion w Milionerach byłby w twoim zasięgu? Elektrokauter to elektroskalpel, którym posługuje się chirurg. Odpowiedź B była prawidłowa. Uczestniczka wygrała 10 000 zł i mogła grać dalej. 19 września 2022 po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego w Azji utworu Modlitwa Dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia quizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w Milionerach główna wygrana padła 5 razy. 1 000 000 zł w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za 1 000 000 usłyszał w 2010 roku, oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku 4. milionerem został Jacek Iwaszko, który, odpowiadając na pytanie, kiedy rozpoczęło się 2000-lecie, wygrał 1 000 000 zł. Poprawna odpowiedź brzmiała 1 stycznia 2001 roku.